Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Display Lima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Mad Max. Także lecimy sobie dalej tutaj z Mad Maxem. Skończyliśmy ostatnio, zwiedzaliśmy tutaj bramę. Mieliśmy tą bramę sobie tutaj zobaczyć. Więc mają artylerię, tak jak on mówi, kurde. Także będzie ostro się tutaj dopchnąć. Zdrowie pełne. No dobra, no to lecimy na dół. Mam wrażenie, że po ostatniej nagrywce jest jakoś troszeczkę głośniej. Mam nadzieję, że to się nie odbije tutaj na moim przekazie do was. Będę to sobie musiał później posprawdzać jeszcze, ale już teraz nie chcę przerywać nagrywania. Także grę mam nadzieję, że jest ok. Dobrze, lecimy sobie. Co mieliśmy? Wrócić do tego czuma musimy, czyli do naszego kolegi, do czuma. Jest czum. Czum był na dole chyba, z tego co pamiętam, bo my tutaj sobie przybiegliśmy. Przyjechaliśmy. Mieliśmy popatrzeć, artylerię mają. Tu mamy amunicję do pistoletu, ale my mamy całe 3. Więcej nie można mieć. Dobra, czy my tędy dziś przejdziemy? Tak, oczywiście, dobra. Ja cały czas tak wracam, wiecie. Tą samą drogą, którą przyszliśmy, nie? Dlatego ja sobie tutaj... Ło, dobrze, Max, dobrze, że się życia nie zabrał, bo tu widzę, że kurde, mogło... Ostro, ale dobra, nie zabrał sobie. Nie, zabrał, patrzcie, no, coś sobie z nogą zrobił. Nie, jest okej. Okay. Jest okej, okay, trochę tutaj go... Your plans for this car, building it up. You gotta do it before we can get past the jaw. His black fingers are ready to dance, Saint. Oh, yeah. And I know just the steps too. It's called the Jack, a wasteland classic. We pull it off, and our chances of survival grow tenfold. In the harpoon? Soon, soon. But she needs the basics first, huh? The car's weak. Agreed. Let's return to Jeets first, huh? And I'll show you the plans. Dobrze, do Jetta musimy wrócić. Jet? Tak, misja fabularna ukończona, ku szaleństwu. Super, super, super. Także misję ukończyliśmy. Dobrze, do pojazdu. Popatrzmy sobie, co my tu mamy i gdzie my tu mamy. Gdzie my tu jesteśmy w ogóle? Tu gdzieś mamy mapkę. Dobra, czyli tutaj mieliśmy nasze zadanko. Musimy tutaj wrócić, tak? Spotkanie wywiadowcze. To raz, a Jet jest tutaj. Ok, czyli tutaj do Jetta byśmy się mogli wrócić. No i tak samo mamy tutaj szalony rajd, ale to na razie nie jesteśmy gotowi. Tu mamy też balon. Balonem byśmy mogli sobie więcej terenów poodkrywać. Jakieś glify. Dobrze, ja bym wrócił do tego Jetta na ten moment. Troszkę porobimy te misje fabularne, bo jednak fabułę trzeba przepychać do przodu, ale nie chciałbym też za szybko, bo ponieważ mam wrażenie, że nie będziemy się tak szybko rozwijać, jak fabuła idzie. W sensie moglibyśmy być za słabi, albo coś mogłoby się wydarzyć. Tu jest wieża w ogóle. Ale ja tej wieży niestety nie mogę, bo ona jest chyba od... Czekajcie, bo mi się jakiś wyścig śmierci włączył. Ale ja nie chcę w wyścigach brać udziału. Wiecie co, ja tak na chwilkę wam przerwę, ale muszę jednak wyciszyć trochę te dźwięki, bo nie wiem dlaczego one się takie głośne zrobiły, a ja czuję, że ja tutaj nie słyszę tego. Sterowanie audio, no patrzcie, no jest po 70, tak jak miałem. Dialogi zostawimy więcej, ale to wszystko, resztę sobie ściszymy. Dobra. No, już jest troszkę lepiej. Także wybaczcie mi ten przerywnik. Tu mamy balon i tak sobie myślę, że koło niego przejeżdżamy. O Jezu, co on mi zrobił? To ja myślałem, że chłop tutaj strzeli z harpunu, a on tu strzelił, kurde, z tego. Ze strzelby, kurde, no to trochę słabo, no ale dobra, nic się nie dzieje. Gdzie jesteś, ziomuś? Chodź tu, chodź, panie intruder. Będziesz we mnie strzelał, czy będziesz się chciał bić? No i gitara. I cios kończący.
Ideolo. No, żaden intruder, kurde, żaden tutaj. No i fajnie, czy on ma jakąś broń? Czy wiecie, jakąś tą snajperkę miał, nie? Ale tak, amunicję snajperską oczywiście, ale to będziemy sobie pewnie mieli. Nawet dostaliśmy trochę, patrzcie, mamy trochę życia straciliśmy. Ale psia karma zawsze działa, nie? Psia karma zawsze działa, także jest ok. Dobra, tu lecimy balonikiem, byśmy sobie mogli do góry podlecieć. Mam nadzieję, że paliwko jest. No i dobra, lecimy. Zniszcz przewody. Jakie przewody, kurde, przy panie? To są przewody jakie? Przewody, które jest zakotwiczona do ziemi? No, nie mogę. Zawsze coś jest, kurde, przy tych balonach, no. Jak ja mam te przewody zniszczyć? Przecież ja żadnego noża nie mam. I co? I muszę sobie tu na dół zejść i te przewody zniszczyć? Powiem wam, że zawsze coś. Już trzeci balon i trzeci balon jest za każdym razem coś innego przy nim, nie? Że jeden jest zakotwiczony, drugi nie miał paliwa, trzeci był chyba normalny w miarę. A ciekawe, jak mam to zniszczyć. Czy to harpunem będę musiał? Bo pięścią to tak nie bardzo. No dobra, to chyba trzeba będzie się posłużyć jakiegoś harpuna z naszego autka albo coś. No dużo się nauczymy, bo wiecie, ja nie znam tej gry, wy nie znacie też pewnie tej gry za bardzo. A jak ktoś już z was zna, no to może mi tutaj, wiecie, rady udzielać. Możecie mi rady udzielać na czacie, na tym, na komentarzach, w sekcji komentarza. Dobra, strzał ze szczelby, ale ja nie chcę strzału ze szczelby, panie. Dlaczego on mi nie chce? O, tutaj, dobra, ale to jest strzał ze szczelby. No, kurde, panie, ja nie chcę strzelby, ja chcę harpun. Dobra. Jedna strona rozwalona. Dobra, bo ja miałem niezmienione, widzę, i dlatego strzelbą strzelał, bo ten jest harpunem. Dobra, dwa rozwalone. No to ten balon chyba poleci, kurde, zaraz, jak ja tutaj zacznę rozwalać. Dobra, trzy, nie? Tego, co widzę, to trzy było i trzy tutaj. Dobra, już sobie tu wysiądziemy i lecimy balonikiem na górkę. Balonikiem na górę i zeskoczymy do tego jeta jeszcze. Że popatrzymy, co on tam ma od nas. Co tam on od nas chce. Lampeczka nam się świeci. No ale dobra, może ona się musi świecić. Dobra, leć, panie, leć do góry. Balony są po to, że możemy sobie zwiedzać nieodkryte miejsca, nie? Na mapie, także balonem widzimy więcej tych nieodkrytych miejsc. Możemy sobie mapę zaznaczyć, pooznaczać wszystkie miejsca, które byśmy chcieli sobie kiedyś gdzieś przy okazji zwiedzić. No tak, jak widzicie, tutaj już nam się włącza odkryty teren. Arterie, także bardzo fajnie i my sobie teraz będziemy tutaj patrzeć. Tak, arterie nam się pojawiły, czyli tutaj nam się pojawiło. Spoko, możemy sobie jeszcze... Możemy sobie jeszcze tutaj popatrzeć. Jeden to lorneteczka, czyli tak, tutaj wszystko sobie możemy przyoglądać. Tak jak widzicie, mocna konstrukcja, wyścigi śmierci, tutaj mamy obóz wydobywczy. Warto sobie tak przejechać, kółeczko zrobić, nie? Wtedy... No i dobra, tu mamy obóz wydobywczy, tu mamy twierdzę Jetta, także my tam sobie będziemy teraz jechać. Tu mamy konwój, tak, tu jest konwój, jedzie, jedzie. No, niebezpieczny jest ten konwój, z tego co widać. Także lepiej się tutaj na razie z nim nie zadawać. A i jeszcze tutaj są snajper, sami snajperzy normalnie. No dobra, chyba wszystko, sprawdźmy, co nam się pozaznaczało. No, patrzcie ile, no mega dużo, nie? No, także fajnie. Takie rzeczy są bardzo fajne. Dlatego tak jak mówię, warto sobie wchodzić na te balony. Warto sobie patrzeć, co mamy i gdzie mamy do zrobienia. Mamy obóz wydobywczy. Też jest całkiem sympatyczny ten obóz wydobywczy i nie jest daleko nas, więc może byśmy sobie go zrobili. Ten obóz wydobywczy. Dwie gwiazdeczki ma, także nie jest jakoś źle. Okej, ale który to jest obóz wydobywczy? Niech ja sobie tu popatrzę. To jest obóz wydobywczy tutaj. No bo tak, tu mamy gryfy, arterie, tu mamy...
No tak to wygląda, że to jest obóz wydobywczy. To pojedźmy sobie do niego, do tego. Zobaczymy, może będzie coś fajnego w nim. Nie mówię, że nie, prawda? Zresztą to nie był ten, na który je. A nie, ten, co ja zaznaczyłem. Dobra, okej, fajnie. Panie, co ty z tą lampką biegasz? Dobra, panie, lampeczka wyłączona. Kurde, weź mi tutaj nie drażni mnie z tą lampeczką. Ja nie lubię z lampką biegać. Dobra, jedźmy na ten obóz wydobywczy. Tutaj też warto sobie zbierać czasami różne elementy, przedmioty, wiecie, takie jak złom. Dobra, gdzie jest shooter? Panie, gdzie on jest? Bo ja gościa nie widzę. Tam jest snajperox, tak? Ale tutaj snajpera chyba nie podejdziemy. Ale chyba możemy tą wieżę. Wow. Ja nie wiem, czy ten fort damy radę zrobić. Jak widzicie, jest dosyć ostry ten fort. A, nie możemy chyba tego. Dobra, bo widzę, że tu dosyć ostro się broni. Okej. Okej, dobra, to odpuszczamy. Ło, ale nas strzela. No dobrze, no to sobie go odpuścimy. Pojedziemy sobie do Betty, bo jak widzicie jest dosyć ostry. Ale tą wieżę będziemy mogli chyba... O Jezu, jak daleko on strzela. Chłopie, uspokój się już. Dawaj. Dobra, wieża kolejna padła. To zagrożenie się dobrze obniża, bo widzicie jeszcze piątka, jak sobie zniżymy do czterech. Jak sobie zniżymy do czterech, to będziemy mogli chyba nowe przedmioty. A nie, czemu mi się on z nim zamienia? Ej, też mogłem snajperem być. Oko, fajna sprawa. Bo on też może być, jak to się mówi... nowe przedmioty nam się mogą aktywnić, nie? Tylko gdzie tu może być jeszcze jakaś wieża? Tu jest straszak, te olbrzymie stworzenia, tak, złomu ludzkiego. To może byśmy sobie podjechali do tego? Bo może nam akurat zniży, akurat nam może zniży do czterech, a jak będziemy mieć cztery, to nowe przedmioty się aktywują w garażu naszym, więc tutaj sobie jedziemy, śmigamy na pełnej, jak to się mówi, później sobie jetta zrobimy. Strasznie mocny ten port był. Jakie światła, panie, jakie światła ich tu alarmują? Nic ich tu nie alarmuje. My jedziemy. Panie, do tej wieży. Czy ta wieża jest ten? Dzień dobry. O nie. Oj, to tym to nie trafię, za cholerę. Dobra, pani, muszę w to auto wsiąść, bo... Normalnie wariaty, patrzcie, no przyjechał, kurde, i chłopi. No nie mogę z nim. Dawaj kierowcę, kurde. Najlepiej właśnie chyba z harpunu kierowcę czepnąć i... I jest okej, okay. Dobra, dajmy im wody, bo widzę, że oni wody chcą. Mogę się z nim podzielić wodą, proszę. Chcesz wodę? I ja jestem dobrym człowiekiem na pustyni. Thank you, stranger. Dzięki. A wy już chyba. Wam już się chyba nie udało, tak? Ja mogę tak, mogę tutaj tą wieżę zrobić, więc chciałbym tą wieżę najpierw zrobić. I to autko bym sobie dostarczył do... Tego autka chyba nie mam, do Jetty. Dobra, ciągaj, wariat. Dobra, super. Myślałem o tym autku, ale chyba je podaruję, bo nie chce mi się, wiecie, biegać 40 razy. Czy spadło to zagrożenie z piątki, czy jeszcze nie? Niech ja popatrzę. Nie, jeszcze nie spadło. Tutaj, jak widzicie, możemy sobie zobaczyć. Jak najedziemy tu u góry, w prawym górnym rogu jest opisane, jak to zagrożenie wygląda. Czyli jeszcze jedna wieża by nam się przydała. No dobra, zróbmy sobie tą jedną jeszcze wieżę. No bo tak, bo jak pójdziemy do Jetty, no to on ma...
Szkoda, szkoda, że jak tych, co uratowaliśmy, że tak jakby nie są z nami, nie? Mogłoby być sympatycznie. Dobra, jadę do tego Jetty. Tamte zagrożenie obniżymy sobie gdzieś jakoś za chwilkę. Tu dużo jeżdżenia jest, dużo takich, wiecie, rzeczy do zrobienia. No, może nam się uda akurat, wiecie, zmierzyć z tymi szczękami. Chociaż trochę wątpię, no ale co zrobić. Dobrze, co on nam dał? Archaniały takie jak Wallet. To wyjątkowa konfiguracja Magnum Opus, uwielbiany przez Czuma. Żeby zacząć wejść do menu. No dobra, co nam dają archanioły? Archanioły, gdzie tu są archanioły? Jest tutaj jakieś. Ozdoba na maskę, to jest to? Nie, F to są archanioły, tak? Okej. Okej. Po wybraniu archanioła zobaczysz wymagane ulepszenia. Zielone to te, które już masz, a czerwone te, które brakują ci. Okej. No dobra, to zielone mamy, te 5 części mi brakuje, tak? No dobra. Czy ja tutaj mogę przesunąć dalej? Nie, nie mogę tutaj przesunąć dalej. Trzeba nam 5 części, tak? Czyli rura, tutaj jakieś filtry, no to te 5, tak? I 5 części nam co? Obronę nam podniesie i prędkość maksymalną. No dobra, ale to... Nie mogę tego zamontować jakoś. Tutaj mamy misja fabularna. Tutaj sobie będziemy zdobyć karoserię Region Kolosa. No to na razie tego nie możemy zrobić. Spełni wszystkie wymagania do odblokowania. No to tego nie możemy. Tego, widzicie, tutaj jest poziom 4, żeby mieć... No, tak z głęboki ten, to może byśmy mogli. Koszt 100 tylko. Dobra, to sobie zrobimy głęboki bagażnik, okej. Tylko tak się zastanawiam, bo ten Archanioł to nie jest mój samochód, wiecie, i dlatego ja bym wolał swojego mieć, o takiego na przykład, nie? Aha, bo to możemy i tak, tylko że ten, widzicie, ten się świeci. No jestem ciekawy, bo my braliśmy tego takiego, prawda? Więc tak się zastanawiam, jak na jakiej zasadzie to będzie działać. Ile ich jest w ogóle? Ło, panie. Czyli po kolei może musimy odblokowywać archanioły, czyli będziemy mieć jakieś specjalne samochody. Okej, czyli będziemy mieć jakieś specjalne samochody. No dobra, to się nazywa Wallet. Zdolny do wszystkiego i tak dalej. No dobra, spoko, spoko. Tutaj czwóreczkę i jeszcze byśmy mogli to sobie odblokować u niego. No dobra, fajnie. No i teraz po prostu nam brakuje, tak, misja fabularna klasyka pustkowi. To nam brakuje. Brakuje nam tutaj 4 poziom i 300 tych i 300 koszt. Także to byśmy mogli. No i tutaj nam też region Kolosa, karoserię musimy dodatkowe wymagania mieć. No, także trochę nam brakuje, kurde, powiem wam. No okej, niech tak będzie, niech tak będzie. My tak samo tutaj pancerz. Czy jest nowy? Jest nowy, ale to mamy misję na to. Okej, czyli na to będziemy mieć misję. No i tutaj też czwóreczkę, czyli to jest to samo tak naprawdę, to te umiejętności, co my tam mamy. No dobra, niech tak będzie. Tu jest karoseria, tak? Karoserię mamy Fairness i karoserię mamy Dirola. No spoko, a coś to daje, jak ja to zmienię? Aha, bo to są... Bo to są te... ten, tak? Co robi Reaper? Zmienia karoserię Magnus Opus na Reaper. Okej, czyli to karoserię nam po prostu zmienia. No dobra, 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 dobra. Wszystko jasne. I możemy sobie różny ten wybrać. Różny kolor. Znaczy różny, jak to się nazywa? Różny wygląd. Przód, tył. Co my tu możemy zamontować? Paszcza jakiegoś dzioma. Dajmy przód. A, okej. No dobra, to niech tak będzie. Mogliśmy sobie paszczę zamontować, patrzcie.
Taka fajna. Ja tutaj w ogóle odkrywam dopiero i możemy chyba coś tu jeszcze z tyłu zamontować, nie? Dobra, jak to wyglądało? Okej, taką gwiazdę z tyłu mogliśmy. No też nie jest zła, okej. Sympatycznie to wygląda. No dobra. Okej, widzę, że ta misja fabularna nam się uaktywniła, ta z pustynią, więc z pustkowiami, także okej jest. Wish I had no use for the likes of you, but as you can see, we are fading quick here. What are you getting at? Help us establish some necessities, and you'll benefit greatly. I'll see to it personally. I'll take a look. The night promises. Fine, driver. Look around. The essential utilities we are lacking are plain to see. No okej. Czyli tak, projekty musimy tutaj jakieś robić. W twierdzy jest dużo projektów, musimy się im przyjrzeć i... I je zrobić, zobaczymy. Tylko gdzie oni będą? Tutaj. Trzy części potrzebujemy. Ja tutaj mogę, wiecie... Wiesz, ekipę, która zaznaczy na mapie wszystkie miejsca poszukiwań na terenie kontrolowanym przez tą twierdzę. Ekipa rozpoznawcza. Potrzebne trzy części, ale jakie części? No ja mam jakieś części, także... Wiesz, ekipę, która będzie gromadzić... Ekipa złomiarzy, no to też spoko. Okej, czyli tutaj są te części, dobra, czyli tutaj mamy raz, dwa... Tutaj mamy te części, no dobra, 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 dobrze wiedzieć. Także sobie je trzeba będzie pewnie porobić. Oj, to tego będzie dużo. Oj, to tego będzie dużo. Muszę przyznać. Od groma. No dobra, tam mieliśmy ekipę złomiarzy, tu mamy ekipę jakichś tych. Tutaj jest jaka trzecia ekipa? Zbrojownia tu jest. O! Zadanko się nazywa Apetyt na prochach. No dobra, no to... No, patrzcie, bardzo dużo tego jest. Kurde, ile to jest do budowania. Szyb naftowy. Duży zbiornik ropy. Proszę mi pokazać duże zbiorniki ropy, gdzie są tu i tu. O matko. Ile tu tego, że tych rzeczy będzie? Farma czerwi. Panie, pokaż mi te farmy czerwi. Tu, tu. No, powiem wam, że ostro się robi. Ostro. Będziemy tu ostro zbierać, zwiedzać. No dobra, tak będziemy zrobić te, co są najbliżej nas, bo to nie... Dobra, ekipa sprzątająca też. Tutaj jeszcze sobie przejdziemy. Niech mi pozaznacza wszystko. Kurde, no dobra. Dwadzieścia złomu mi dostarczyli. Sojusznicze obozy? No, spoko, fajnie. To my mamy jakieś sojusznicze obozy już? Widzicie, nawet ja nie wiem takich rzeczy, kurde. Wszędzie sojusz jakiś pozakładaliśmy i nawet o tym nie wiem. O, tu coś jeszcze jest, jakieś schronienie. Mały magazyn, 500 złomu aż trzeba. Ło, masakra. Żeby rozwijać twierdzę. No to 500 złomu to ja nie mam, bo ja w sumie trzymam 300 też na samochód, żeby się wzmocnił. Or food for somebody. No, no, I think he made it out, yeah? He's got a survival instinct, that little one, huh? yeah, I think he would have sought shelter inside my old buggy. The buggy and the dog would have their uses. No dobra, wróć do pogorzeliska, pokrywce czuma i sprowadź psa oraz łazik z powrotem do twierdzy Jetta. Łazik i pies dodałem do kolekcji pojazdów. Ej, no to spoko, ta misja jest fajna, powiem wam. Moglibyśmy się tutaj zainteresować tą misją. Bo nie mówię, że to są jakby poboczne misje. Poboczne misje, ten, poboczne misje. No, nie wiem, czemu teraz nam skoczyło tyle wszystkich tych. If we're gonna build this jack, we'll need to lower the threat. Stock up on scrap. A good plan. We should venture to the south, I think. Where Scrotus Hold is weak. We'll see. Dobra, panie, tu snajperem nie trzeba być.
trzeba mieć to i teraz tak, i teraz no, bo on mówi, żebyśmy po psa się nawet wrócili. Piesek tutaj będzie, no moglibyśmy się wrócić po tego pieska. Wiecie co? Piesek jest całkiem sympatyczny. Po drodze mamy trochę wody tutaj. Wodę można byłoby sobie dopełnić też. My mamy trochę życia, też nam uszło. Szkoda, że w tej twierdzy nam nie naprawiają. Wiecie, jak życie się nam nie regeneruje. Łopanie, ale on jeździ normalnie, wariat wcielony. Nie ma mu jakieś nitro albo coś? Jo. Już myślałem, że nie mamy, a tutaj widać, że mamy jednak to nitro. Wiecie, jak człowiek robi jakąś przerwę od jakiejś gry, no to później tak ciężej się z tymi wszystkimi klawiszami obeznać, no ale okej. Dobra, ja miałem to zagrożenie obniżyć, bo on nam mówił, żebyśmy sobie zmniejszyć zagrożenie i tak dalej. Ale na razie mi to zagrożenie nie jest tak super potrzebne do zmniejszenia, bo ja chcę zrobić tą misję pieskiem. Bo jednak ja nie zostawiam swoich, a ten piesek był z nami od początku. Czy my tutaj będziemy mogli wodę ogarnąć, czy nie bardzo? Widzę, że niby można tu wodę ogarnąć, tylko ile tu jest zbirów? Dzień dobry, Erek. Dobra, dawaj, panie. Dawaj się tu. Oj, tu trzeba uciekać. Jakaś taka agresja w nich niemiłosierna. Okrutna w nich agresja jest, nie? A nie, już mu się włączył szał. No dobra, dobici. Pięknie, broń mamy. Fajna pałeczka, muszę przyznać, ale do niczego nam się nie przyda chyba, bo już wszyscy nie żyją. No ale dobra, i paliwko jest, kurde, z tego co widzę. Dobra, ja sobie to mogę upuścić, bo mi to nie będzie potrzebne. Tu mamy paliwko, ja wodę chciałem. Gdzie jest moja woda? Proszę mi oddać wodę. Zakładam, że tu w dół gdzieś będzie pewnie ten kolektor wody. Czy nie bardzo? Proszę mi oddać wodę, bo tutaj ewidentnie gdzieś składują tą wodę. I 3 złomy aż można tu znaleźć. No to ciekawe, w których miejscach będzie ten. Tutaj jest coś na górę. Dobra, lećmy sobie zobaczyć. Ja nie wiem, czy tego wcześniej nie było, czy ja nie widziałem tego, jak przejeżdżałem tędy. Ciężko mi to opowiedzieć, ciężko mi się do tego odnieść. Dobra, amunicja. O, amunicja nam się przyda do strzelby. Że fajnie, przy okazji nóż dostaliśmy, tu już mamy drugie. Tu trzeba czytać, którym, kurde, używać, linka, nie linka. Tu jest kolektor wody, dobra, to już fajnie. Dobrze wiedzieć, ale my sobie jeszcze podejdziemy tu na górę i tutaj chyba będzie złom gdzieś na górze. Jeden, ostatni, trzeci. Także fajnie, warto sobie czyścić takie miejsca, bo tego złomu nam się przydaje. Widzisz, już mamy 300. Ponad jeszcze tylko wodę weźmiemy, bo widziałem, że tutaj jest ten kolektor od wody. Także panie, dawaj mi tę wodę. No i super, super. Ja bym sobie jeszcze może łyknął wody. Dobra, i teraz jeszcze raz napełnimy, bo już żyćko się napełniło nam. Także troszkę, żeby wodę jeszcze napełnić. No i bardzo dobrze, no i bardzo dobrze, patrzcie. No i tutaj już na mapce, już nam tutaj znikło to co mieliśmy. Także fajnie, sympatycznie ten obóz. No dobra, ale fajnie, fajnie, że jest woda jakaś. Woda nam się przyda. My tutaj jesteśmy i tak na dnie. Na dnie tego, jak to się nazywa? Na dnie oceanu. Ile mamy paliwka? Paliwko jest w sumie, no jeszcze no fulla prawie, także jest okej. No to dawaj, biegusiem. Ta jedna wieża chyba, nie? Ta jedna wieża i myślę, że to już będzie wszystko z tego zagrożenia. Także dawaj, dobra, zagrożenie na 4. O, jakiś kurde wędrowiec. Tylko muszę uważać na tych na razie, bo... Dobra, dawaj, panie. Ło, żeby mi tu
nie przejechał tego zioma. To za wariaty, no. O, nie udało się. Ale oni mnie gromią. Ja nie wiem, jak oni to tak szybko skręcają. I to mnie bardzo... Dobra, dawaj, kierowcę. Dobra, panie, wysiadamy, bo się pali. Tam na prawej Chumbaker to. Ja idę ich tutaj. Wodę. No dobra, trochę tam sklepali. Strasznie słaby mamy ten. No i też się zastanawiam, co tutaj jest. Tutaj jest jakaś ten. Korzystaj z... psa w łaziku? A dobra, ale tu nie mamy. Aha, bo tu jest pole minowe. Okej, czyli trzeba będzie mieć psa, żeby pole minowe. Dobra, masz tam wodę. Panie, masz wodę. Wodą zawsze się podzielę. Jak mam, to daję. Jestem dobrym człowiekiem. Pi. Ciekawe, co oni nam dają w ogóle, wiecie? Bo nie wiem, czy oni idą... rośnie nam jakaś reputacja? A dobra, oni... Jakie skarby nam dała, tak? Gdzie są te skarby? Daj mi te skarby. Powiedziałeś, że jesteś za słaba, żeby skarby nieść. Oddaj skarby. No nie ma żadnych skarbów. Szkoda, bo w sumie mogłaby nam coś dodać. Ale no może oni się później jakoś, wiecie, odwdzięczą. Ciężko mi na ten moment powiedzieć. Mogłaby z nami wsiąść, w sumie kobita to była, nie? Dobra, lecimy, może nam się uda tego pieska odzyskać jeszcze w tym odcinku. Bo widzę, że dosyć nieubłagalnie się zbliżamy do... pół godzinki minęło. Tak, tak, opus szaleje. Tak, opus szaleje, kurde, że masakra, że normalnie aż, panie, jest tak słaby. Wiecie, bo jak nacisnę shift, to shiftem to jest ten. Zawsze myślałem, że shiftem to będzie, wiecie, jakiś drift albo coś. Ale właśnie nie ma czegoś takiego. Można byłoby. Właśnie nie bardzo. My home, my chapel, my sanctum, my sacristy, all blown to smithereens by infidels, non-recognizable bits of profane nothingness. There might still be something here. No dobra, znajdźmy tego pieska. Wiecie, tu się ostatnio wysadziło bardzo dużo. To raczej nie samo, tylko nam wysadzili. My buggy, she lives yet. Sturdier than it looks. No dobra, jego samochodzik jest żywy, a piesek? Piesek też w sumie. Dzień dobry, piesek. No dobry piesek, żyje piesek. No dobra, no i piesek też żyje, kurde, także fajnie, fajnie. Pieska nie podarujemy, ale tu mamy samochód jeszcze, nie? Czy ja mam pieska do samochodu? Zastanawiam się, czy tego pieska zanieść. Bucket, gdzie ty chcesz tego pieska? Tu z tyłu do bagażnika? Nie, chyba tam, do tamtego chyba trzeba go włożyć. Wiecie, to zadanie nie zaznaczyło się to, co bym chciał. I tak właśnie mi tutaj to troszkę brudzi, bo mamy kompendium Maxa. I tak sobie patrzę, w którym miejscu mogę zaznaczyć zadanie, ale no niestety nie widzę, żebym mógł gdzieś zaznaczyć zadanie. Musiałbym sobie tutaj, tak? To zadanie bym sobie chciał śledzić. Czy tu jest jakieś śledzenie tego zadania? No niestety nie. Jest tutaj cel. Umieść psa na tylnym siedzeniu. No dobra, to co zadanie nam się nie zaznacza? Dziwne. No bo myślałem bardziej, że one się będą nam zaznaczać te zadania, no ale widzę, że nie. Będziemy uciekać tym samochodziksem. Siedź piesek, siedź. I'm taking it back to Jeet's fortress. No i dobra. Meet me there. Indeed, indeed, I'll steer her safe. To ja jadę do Jeeta, a piesek niech się trzyma. Ale to słaby samochodzik, no nie mogę, kurde, to w ogóle ani nitro nie ma niczego. Jaki dziwny. Jest może wywęszyć pola minowe.
to fajnie, to akurat jest spoko, bo jak będą jakieś pola minowe, to nam piesek będzie alarmował. Także sympatycznie. No my wracamy do tego jetta. Wywęszył pole minowe w pobliżu. To też pytanko, co tu będzie, nie? Na tym polu minowym, wiecie, ja nie chcę też wjechać w to. Ciekawe, jak to działa, nie? No może później, bo na razie obawiam, mam pewne obawy, że piesek nam powie. Dobrze, dobrze, piesek, ja wiem, że ty miny potrafisz wąchać. No ale my do wieży musimy sobie podjechać. No nie jest źle, powiem wam, że fajnie ten samochodzik też tak płynie. Dosyć szybko to zagrożenie nam zniknęło. Łatwa misja. Przyjść, zabrać pieska i pójść sobie. Także naprawdę przyjemna misja. Myślałem, że troszeczkę więcej będzie tutaj agresji w tej misji, ale niestety nie było. No mamy dużo, dużo misji mamy do zrobienia. Dobra, dziena. Nara. Siema, nara. Tym samochodem raczej nie wygram, więc... Więc nawet nie zaczynam bitki z nimi, nie? Trzeba uważać chyba, żeby tymi głównymi nie jeździć też uliczkami. No, oni są za mną, widzę. Jo, jadą ostro. Dobra, dawaj panie na lewo i już będziemy w domciu pieskiem. Żeby nas nie uderzyli, bo... No dobra, odpuścili z tego co widzę już na mapce. Wow, nie spadnij tylko. No i piesek jest, samochodzik jest dostarczony. No dobra. Buda dla psa. Dinky D. No, patrzcie, jaka ładna buda dla psa. Odblokowanie zostaje łazik, czuma i pies. Można ich używać bezpiecznie. No i fajnie. No i fajnie. Piesek jest. Misja ukończona. Super, fajnie, cieszę się. Bardzo się cieszę, że pieska już tutaj ogarnęliśmy. Widzę, że tam jeszcze jest kolejne zadanie dla nas poboczne. Dużo jest zadań pobocznych, strasznie każdy. Ale myślę, że kolejne zadania zrobimy sobie już na następnym odcineczku, także... Także ja bym chciał wam podziękować za to, że oglądaliście ten odcineczek, że tutaj poświęciliście swój czas. Mam nadzieję, że bardzo wam się podobał seria, też wam, że wam się podobał. Zachęcam do zostawienia łapki, suba i dziękuję. Tutaj troszeczkę mi przeszkadzali w pożegnaniu, bo cały czas gadali. Ale dziękuję wam za to, że byliście. No i co, do następnego razu. Także trzymajcie się i cześć.